Pająki w naturze mają ciężko. Naprawdę ciężko. Zresztą nie tylko w naturze. W związku z tym muszą się jakoś chronić. Wykorzystują do tego ucieczkę, kamuflaż, a nawet podszywanie się pod innych. Cześć, z tej strony Kaja, witam Was na wystawie pająków i zapraszam na odcinek o pajęczych sposobach na oszukanie wroga. Przeciwnika można zastraszyć, odstraszyć lub unikać, albo nawet i oszukać. I to wszystko robią pająki, by przetrwać. A oto ich niektóre sposoby na przetrwanie właśnie. 1. Zacznijmy od tych standardowych sposobów, czyli kryjówka. Niektóre pająki chowają się tam, gdzie aktualnie się znajdują, czyli jak na przykład sand spider, który chowa się pod piaskiem, lub bagnik, który chowa się pod wodą, kiedy widzi zagrożenie. Standardowym schronieniem są oczywiście różne struktury, na przykład kamienie czy kory, albo szczeliny w drzewach. Taka forma chowania świetnie sprawdza się dla ptaszników czy innych pająków, które żyją sobie statecznie i nie muszą polować aktywnie. Zamiast tego wolą spokojnie czekać, aż jedzenie podejdzie im pod nos. Albo tak właściwie nosy, ponieważ pająki receptory węchowe mają umieszczone na stopach. Niestety taka kryjówka może zostać zniszczona lub znaleziona. Tutaj przewagę mają podziemne pająki zwane trapdoorami, ponieważ kopią głębokie nory, które są dodatkowo osłonięte klapką przy wejściu. Ciekawe zabezpieczenie stosuje pająk z gatunku cyklokosmia, który również jest trapdoorem, ale tak potocznie nazywa się go pająkiem Oreo. Jego odwłok przypomina to słynne ciastko, jest płaski, twardy i służy pająkowi jako korek, którym zatyka wejście do swojego mieszkania. I wtedy agresywne osy mogą co najwyżej zapukać. 2. Ucieczka. Wiele pająków oczywiście korzysta z najstarszego sposobu na świecie, czyli po prostu biorą nogi za pas, co bywa bardziej lub mniej skuteczne. Całkiem dobre są w tym pogońce czy niektóre skakuny, ale najciekawiej opracowały to niektóre spachacze. Golden Wheel Spider mieszka na wydmach na pustyni i gdy widzi zagrożenie, a jest akurat daleko od swojej norki, to zamiast się męczyć, wykorzystuje teren na swoją korzyść. Zwija się w kulkę i toczy w dół wydmy w tempie 44 obrotów na sekundę. Gdyby człowiek miał taką zdolność, to toczyłby się z prędkością 300 km na godzinę. Jest jeszcze Cebrenus rechenbergi, który robi flik-flaki po piasku, a mówiąc bardziej po polsku, coś na wzór fikołków czy gwiazd do przodu i w ten sposób ucieka przed zagrożeniem. 3. Podszywanie się pod innych. Zjawiska zwanego mimikrą, czyli udawania innych, jest w przyrodzie naprawdę całkiem sporo. Często naśladowane są mrówki, ponieważ są niesmaczne, potrafią być agresywne i dodatkowo niektóre z nich mają żądło. Nikt więc do nich specjalnie nie podchodzi, a ptaki nie przepadają za polowaniem na nie. Są więc pająki, które to wykorzystują i podszywają się pod te owady. Szczękoczułki udają żuwaczki, kądziołki przędne układają się na wzór żądła, a przednie odnóża imitują czułki. W dodatku pająk wydziela fałszywe feromony i naśladuje jej styl poruszania się. Jednym z bardziej znanych gatunków jest mrówczynka. Udawanie mrówek ma jednak zasadniczą wadę w przypadku pająków, ponieważ linieją one, więc rosną, a co za tym idzie, zmieniają się. To sprawia, że z czasem przestają przypominać gatunek mrówki, który sobie wybrały. I wtedy trzeba znaleźć inny gatunek. Niesamowite pod tym kątem są pająki z rodzaju Castianeria, u których zmiana może wystąpić nawet 5-krotnie. Czasem mrówki mogą być też problemem dla pająka. Dlatego stegodypus dumicola tworzy obronne fortece z pajęczyny, a Stropius nigricans używa mrówczych zwłok jako tarczy obronnej i odstraszającej. Wracając jednak do naśladowania, równie chętnie co mrówki, naśladowane są również osy. Ich agresja i żądło są wystarczającym powodem, aby nikt z nimi nie zadzierał. Tutaj pragnę zaznaczyć, że mamy o wiele więcej gatunków os niż tylko ten jeden żółto-czarny, znany wszystkim w Polsce gatunek. Mają różne kolory, wielkości i stopnie agresji. Tutaj pierwszym podszywającym się do osy pająkiem, który przychodzi do głowy, jest pewnie tygrzyk paskowany, ale w sumie jest to słuszne skojarzenie. Do os upodabniają się również piękne skakuny, zwane orsima. Długi i przewężony odwłok wraz z kądziołkami udaje głowę i czułki osy. Jest to tak zwana mimikra odwrócona.
Kolejnym przykładem takiej mimikry jest abracadabrella, która postanowiła udawać muchę. Czarne plamy na odwłoku mają być oczywiście imitacją oczu, a kądziołki robią za czułki. Muchy są szybkie i nieskoordynowane, także wiele drapieżników nie zawraca sobie nimi głowy. W dodatku te skakuny, które właśnie wymieniłam, potrafią poruszać się do tyłu w taki sposób, by imitować ruchy tych owadów. Nie tylko owady latające są uznane za świetne przebranie. Skakuny z rodzaju Urogelides są puchate i mają przypominać gąsienice. Nie do końca wiadomo, dlaczego akurat gąsienice, ale przypuszczam, że może dlatego, że niektóre są toksyczne. Skakuny z gatunku Cocorhestes naśladują chrząszcze. Pewnie dlatego, że są małe, mają twarde pancerze, przez co nie są uznawane za przyzwoity obiad. Jako ciekawostkę dodam, że są również motyle i inne owady, które wpadły na to, by z kolei udawać pająki, głównie skakuny i tarantule. I to już wszystko w dzisiejszym odcinku. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych. Cześć!